Witam was i dawaj bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, jestem. Muszę to ponaprawiać, pożyczyłem od Jarka szybko ciągnik, żeby tylko nie zobaczył, ale nie mogłem podnosić dwóch bel, więc podczepiłem sobie też ten obciążnik sześcioskibowy. Jedziemy szybko, ja pokradłem mu trochę bel, później mu się to jakoś wyjaśni, proszę ja ciebie. Znosi, trochę znosi, czekaj. Ojojoj, targa mną jak szmatą, ale mną macha. Dobra, musimy szybko, słuchajcie, zamaskować to. O kurde, mną to miota mną. Nawet ten pług sześcioskibowy to nie jest taki ciężki jak te dwie belki. Słuchajcie, porozładowywałam tu trochę tego drewna, ale zobaczyłam, że dzia już wrócił. Cholera, pędził tą swoją czarną strzałą. Widziałam. Cześć, dzia już! Dzisiaj mam dużo roboty! Mam dużo dzieci! Ja nie pomogę, pomogę panie. Nie, dzieciuś, bo to jest dla jednej osoby! Gości ja będę miała! Dzieciuś! Wolny. Nie! Coś kupię! Nie, ja gości dzisiaj będę miała, wiesz co, tu! To jarkowy ten? Nie! Fajnie ten pług on kupił. Nie, kurczę. Nie! To jest ten! To co, Janina będzie orać? Nie! Nie będę orała, tylko... Nie no, fajnie, od Jarka fajnie. Nie! Od Jarka bele kupowałam, wiesz? I tak sobie tu przywiozłam. A to przywioz... po ile Jarek sprzedaje bele? No, po 200 zł! O, to drogo. O, no, tu jak ładno Janina ale sobie to... zrobiła to. Nie! Tak, tutaj ja tak... Tak, śmieci powywalałam! Tego złomu nie będzie tak no, widać. No, tu śmieci wywaliłam, ale... To tak bele poustawiane, tam nic nie ma. O, to i drewno Janinka sobie ten ogarnęła? Kurcze pieczone. No, a drewno. To się pozmieniało, pani Janiny. Ale ten pług to naprawdę luks, kurcze kozacki, maszyna jak ta lala, no, naprawdę, tak mi się tak podoba. Jak mówiłam, gdzie już wieczorem pogadamy, bo naprawdę dobra. Dużo... A ten... O, elegancki. Gdzie już wieczorem. Ja pomogę. Nie, naprawdę. A. Okej, czy Janina mnie tu nie chce, dobra. Wszystko jest, słuchajcie, już u luksus, no. No to na razie, cześć. To cześć! Widzowie, prawie wyszło wszystko na jaw. Czyli tą belę muszę nastawić. Dobra, ale to by było, jakby się Dziajuś dowiedział, że ja żymy Ursusa połamałam, on by na mnie gadał. No a wiecie, jakby się okazało, że połamałam, to też by się pytał, czemu? Dobrze, że te drzewo się nie pytał z jego lasu, bo to... Ja pierdzielę, przecież jakby to wyszło na jaw, że ja mu z lasu pokradłam, to ja nie wiem, czy on by się na mnie nie wściekł. A co by było, jak jeszcze by się na mnie obraził albo coś, to wtedy w ogóle jest karamba. Proszę was widzowie, tylko żebyście to wy nikomu chociaż nie przepowiadali tego wszystkiego. No ja mam nadzieję, że się dzisiaj już nie dowie o tym wszystkim jeszcze. Dzięki Bogu, żeby on nie dowiedział się o tej 30. Proszę ja cię, zobacz, ja tu ją tak zabarykadowałam. Nie wiem tylko jak Jarkowi wytłumaczyć to, że mu 2, 4, 6, 8, że mu 10 bel zniknęło, bo oczywiście Jarek nie sprzedaje żadnych bel. Cholera, że też ja się tak wysprzęgliłam Dziejusiowi. Mogłam wymyśleć, że przecież kupiłam tak od kogoś, a nie, że akurat od Jarka. No matka boska. Dobra, jadę ja szybko odstawić tego MTZ-a. Czy tam Belarusa, nie wiem co to jest, do Jarosława, żeby on się nie ściaił, bo on też może zaraz tu gdzieś wróci. O cholera, Heniek, jeszcze tego brakowało! Co za wyś? Co to ma być, jestem zwierzam? Co pytam Heniek? Się to ciebie. Co z ciebie? Co Heniek, co Heniek? Kurde. Co? Cofaj. Ja pożyczy... Łamać. Pożyczyłaś? Ukradłaś. Ukradłeś mi to. Cofaj. Nie... Ja chciałam... Heniu, ale to czekaj, ja co, rozładuję co, tylko! Nie Heniu, nie. Heniu! Heniutko, kochany! Nie ma, zapomnij, nie. Ja tylko rozładuję, nie dobra? Nie ma. Heniusiu! Se rozładuj, nie. Ja rozładuję, zapomnij, sekundka, zapomnij, dobra? Zapomnij, Heniu! Nie. Moje drzewo bym tylko rozładowała. To zapłata. Zapłata, tak? Za wypożyczenie? Za kradzież. Za wypożyczenie. Heniuszku, ja bym tylko... To ukradła z premedytacją. Heniuszku, ja bym tylko rozładowała to. Zapomnij. Heniuszku. Nie heniuszkuj mi tutaj. Ostatni raz. Jeszcze raz cię zobaczę, to będzie śmiała. Biorę kradną. Widzowie, coś mi się wydaje, że mi się szykuje... Niefartowny dzień, cholera jasna. Mechanik miał dzisiaj przyjechać, ale nie wiem kiedy on będzie w ogóle, no.
No mam nadzieję, że tu jakoś to wszystko pójdzie, że to da radę jakimś tanim kosztem ogarnąć. Czekajcie, ja tu podstawiam to dla Jarka. Tak jak to było, żeby tu później nie wynikła afera. Wiecie, że ja coś tam brałam, pożyczałam niepotrzebnie. Dobra, czekaj, to było tu, a rusek był podstawiony pod przyczepę. Dobra, cynk. Tak, siup. I to pod przyczepę muszę postawić, żeby Jarek też się nie zorientował. On tu zaraz pewnie będzie, cholera. Nie wiem, on chyba do sklepu pojechał czy gdzieś. Żeby tu nie wynikła afera jakaś niezliczona albo coś. Dobra, tak, skaszę. I tu podobne kabelki też. Dobra, ja idę do siebie i czekam na tego mechanika. Oj, słuchajcie widzowie, ja teraz sobie jeszcze tak myślę. Te drzewo, ja już się nie skapnął, że te drzewo może być z jego lasu, no może nie pomyślał. Te bele, może też dobrze zrobiłam, że ja tak poustawiałam. To też tu raczej nikt nie przyjdzie i nie będzie zaglądał, wiecie, za bele. No bo kto by pomyślał, nie? Myślę, że ogólnie ten pomysł wypali. No a w tym czasie, słuchajcie, ja gadałam przed chwilą z mechanikiem. On już jedzie i zaraz powinien być. Także on mi to od ręki raczej na pewno naprawi. I nie będzie żadnych problemów tam. Jarek i Dziewiusz się nie dowiedzą i się, wiecie, skończy masakra tutaj robić. Ja nie zamierzam się też nikomu przyznawać, żeby to afera nie była. O, jest mechanik. Halo. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Dzień dobry, proszę panuczka, ja mam problem taki z ciągnikiem. No już patrzymy, gdzie ten ciągnik stoi, który to jest? Pokażę panu, to jest C330 Ursus. A, to żaden problem. Żaden problem? Ale poprzednie. Bo tam, proszę pana, się koła trochę połamały, wie pan? A gdzie? Tutaj, w takim garażu. W tym złomie? No, tutaj. Zobaczy pan. O, nie, no pan. Tu te belki to trzeba odsunąć, bo tu... Nie, nie możemy, proszę tutaj, pana, ja belek nie mogę. Światło nie dochodzi, proszę. Ale panie... to ja będę panu podświetlała. Proszę, to będę tu. O. Proszę pana, nie! Bo to jest ukryte, żeby moje koledzy nie zobaczyli. No to niech pani sobie szuka mechanika, który będzie... Dobra, dobra, proszę pana. Przesunę belę, dobra. Tylko szybko pan ogarnia, żeby tu nikt nie przylasł. Dobiera, panie, muszę zobaczyć, co tu się stało. A, gosh, kurde. Dobiera, pani, to boli. Dobra, już dalej nie odsuwaj. Dobra, trzeba wyciągnąć trochę, bo tu miejsca nie ma. Dobra, nie! Panie, nie wyjeżdżaj pan tym gównem stąd! Słyszysz? Pani, to się ja muszę tutaj widzieć, ja muszę tutaj czuć, co tu się robi, co tu w ogóle trzeba... No ale... Cholera jasna! Pani, myślę, taki jest to jest hopsiu. Tak, no pani, umie, pani, proszę sama, pana, teraz maskowania nie ma trzydziestka! Jak w jaskini. To ukradł pani ten ciągnik? To jest mój ciągnik, tylko no nie chcę się przyznawać, że go połamałem moim sąsiadom. A widzi kto pan? Tu nie widać. Ale zobacz pan, tu mi śruby porwało i co teraz? To się ogarnie, to jest najmniejszy problem. Co z tym kołem? Gdzie tu wjechała? Ja nie wjechała, ja dęba stawała! 30. Zobacz pan, ja całe. Patrz, chodź! To jakim, że dęba stawała i. O te wszystkie drzewo! Jeszcze drugie tyle, bo mnie też ukradł inny sąsiad. To ten Ursus ciągnął pod górę i tak o dęba! O, to, no, to się, wiesz, stawał! No to jest duży problem, ja tego to od ręki to pani nie zrobię. No dobra, to dobra, to te tylnie koło niech jest krzywe, a te przednie, bo zobacz, pan tu mi się wypięło i takie teraz krzywe jest. O, zobacz, ośka przednia krzywa. O jest. I tu mnie się urwało. Pokrzywione wszystko. Zobacz pan, ja panu pokażę. On odpala. Odpala! Zobacz, ja dojechałam do domu! I popatrz, widzisz to? Tu mi tak... Zobacz, ja ci pokażę! Jak ja nim jadę teraz, patrz! Nie jeździ, bo to zaraz po kole będzie. Nie! To można jeździć! Tylko... Mojejku... Zobacz pan... Masz, przejedź się, pan ściąga normalnie! Jedź pan prosto! Widzisz? Nie, no. Panie! Dobra, nie, koniec! Mocy to on ma, mocy. Ma mocy! Ma, ale nie można tego, nie można szaleć, wie pan? No to tak. No to proszę tak, pana! Dobra, wysiadaj pan! Bo pan jest tu, panie mechanik. Czeka, to ja patrzę, czy tu silnikowo wszystko okej. Jak pani tyle drzewa ciągła, to... No, silnikowo wszystko okej, tylko te koło tak mieli jak ora, wiesz pan? Jak pługiem tym kołem.
No widzę właśnie, widzę, dobra. O Jezu! Co? Ja niechcący. Ja niechcący plunęłam na niego, kichnęłam, wie pan. No i tak. Powiem panu. Pokrzywione, to trzeba wszystko nowe dawać. No i jaki będzie koszt tego? To dla mnie nie gra roli. No ja tu jest za dużo roboty. Co za dużo? Ja no robimy. Nie wezmę. Panie! Nie, teraz ja nie mam czasu, żeby nie. To zrobić z roboty. Nie wydumuj, robimy teraz. Za dwa tygodnie to mogę zrobić. Nie, pana proszę. Pana proszę najmocniej na świecie. Ja nie mam miejsca, jeszcze cztery ciągniki mam na podwórku, a trzy robię. To ten, ja nie mam też podwórka, żeby to wszystko trzymać, no to nie jest parking jakiś kurde strzeżony, tylko... Panie, warsztat. Proszę pana, tu na miejscu! Nie na parkingi, tu dzisiaj! Ja dzisiaj to ja tego nie zrobię, to trzeba części pozamawiać. To wszystko panie, podjęte, trzeba będzie na nie można wycinać, tego... spawywać. A zespawać? A żeby zespawać wszystko? No to ma być dobrze zrobione, czy tak, żeby po dwa tygodnie pojeździło? A żeby zrobić na razie tak, żeby sąsiedzi myśleli, że naprawione? Aha, to myśleli. To się tak nie robi, żeby ktoś myślał, że naprawiony, ma być naprawiony i potem do mnie nie wracać na jakieś gwarancyjne naprawy. Ja nie mam czasu, żeby... A jak panu dam 500? No za 500 to pani. Teraz powarki nawet... Panie, proszę, pomóż mi pan! Nie ma takiej opcji, no proszę pani, ja to mogę za dwa tygodnie wziąć. Tu trzeba spawać już tylko na nowo. To ciekawe, jak felga, czy z nowej felgi też nie trzeba. To nie jest robota na 5 minut. To jest tragedia, tył jest cały do roboty, przód no jest cały do roboty. No ale jak cały, no tutaj tylko trzeba to złączyć. Już tam lekko krzywek, będzie to nic. No ale to będzie się jeździć, czy to będzie stać, czy to będzie jeździć? Będzie jeździć. No to nie może być krzywe. No broń Boże. Dlaczego? To albo robimy porządnie, albo tak, żeby sobie czy komuś robi. Sobie, ale żeby oni nie widzieli. Czyli sobie robimy jak komuś, tak? No. Kurnego macie. Do czego to doszło? To co, panie? O kurde, nie, tu też krzywe, panie, no, zobacz! Tego nie było wcześniej! Ale tego nie było wcześniej! Ale, panie, to pan popsułeś! Tak, popsułeś. Panie, śruby mi pan pogiąłeś! Tego nie było wcześniej, dobra, panie! Nie dotykam się wcale do tego. Wcale się do tego nie dotykam. Dobra, dobra, zrób pan, ja nie osądzam. To dobra, to może było. Teraz powiem pani tak. Młody przyjeżdża. I mówisz mu tak, to do roboty, to lepiej zrobić, tego nie trzeba robić, a tu dobrze, jakby coś lepszego było. I on się nie zastanawia, on mówi, dobra, ma być dobrze, to robimy, a nie teraz. O, im starsze, tym gorsze, wydumują tu. Renty, nie renty dostają i szkodują, żeby sprzęt porządnie chodził. Ale ja nie szkoduję, dobra, chcesz pan 2-3 tysiące, ja dam, tylko usiądź pan i to zespawaj dziś. Ja tego nie mam czasu dzisiaj, żeby to spawać, no rozumiem. A kiedy? Wieczorem? Za 2 tygodnie. Za 2 godziny, tak? Za 2 tygodnie. Co? Ja teraz nie mam czasu, żeby to robić. Za ile? Poczekaj, ja tu muszę na spokojnie zapalić, przemyśleć. No jak zapalić? No panie, no. Przemyśleć, zapalić. No panioczku, no się zlituj, kochany. No przecież, no ja nie... To nie jest robota na teraz, no. A kiedy to zrobię, jak nie teraz? Kochanienka, no! Ma zapalniczkę. No mam, no. Idzie, pożycz. Masz. Pożycz. No panie, ale byś mal pan mi teraz tu cmokał czy robił? No proszę pana, się pan zlituj. Ja nad mną. Ja myślę, ile to trzeba czyść, ile czasu lubię, to wszystko. To nie jest robota na 5 minut, to nie jest szybko rozmowa. No pani droga. No panie, ale oby sąsiady moje nie widziały, no. W dupie z sąsiadami, oby on jeździł, żeby on zrobisz działał. Zrobisz pan! No cały przód do roboty. Jest... No jak cały przód, no tu śrubę skręcić trzeba. Otoło! To się pokrzywiło wszystko, jak jeździła. Się nie pokrzywiło, tam ośka krzywa, letko jak jest, to w każdym ursusie podejdzie jest. Podejdzie tu. No! Tu śruba z jednej strony się wykrzywiła. No! A z drugiej? Co z drugiej? No spojrzy. O matko, wypadła! Włączone, tego nie było! Nie? Tego nie było! To spojrzy, jak koło patrzy. Prosto patrzy, czy negatyw się zrobił i schodzi do środka. No trochę do środka, no. Trochę? A prosto jest w pionie?
czy 45 stopni kąt przyłapany. No trochę tak, panie, tak, o tak. No. To trzeba geometrię tu zrobić. Nie! To przód już niech jest, panie! Tylko może te koła kościółnie młotkiem ci pan z jednej, a z drugiej napchniemy, co? Ale to nie, to trzeba na nowo felgę, to trzeba na nowo robić. Tam się też nie wiadomo, czy się nie pokrzywiło, trzeba koło zdjąć, zobaczyć. To wie pan, jak my zrobimy? Już tych śrub nie będziemy montować, co tu wystają. Tylko zespawamy ją. Jak się piasta przegięła? Nie, do piasty zespawamy felgę, dobra? Pani droga, no gdzie? To trzeba zobaczyć, czy to nie ma tego. Czy to nie pokrzywione jest. Nie, zostawimy to. Się patrzy. No to zostawimy to, niech tak stoi, a jadę do domu w takim razie. No proszę pana, dobra, zrobimy po panoczka. Kiedy pan naprawi? Za 2 tygodnie. No. Jezu Chryste. To jak pan jest jakiegoś parchlaka i... jakiegoś brudasa, za przeproszeniem, co robotę robi, byleby zrobić i oddaje to w pieruny jeszcze gorzej niż pani mu dała. No to proszę bardzo, tu na wsi to pełno takich. Bierze pierwszego lepszego. Nie, dobra, Kazik się zna. Kazik z browarem przyjdzie, skrętarko z młotki i on to ogarnie. To będzie go jeszcze gorzej jeździł niż teraz. No. Dobra, pan mnie zrobić, dobra. To albo robimy na poważnie, na serio, albo tu się ale to się panu... Ale jak się panu zwolni prędzej miejsce, to pan gadaj, dobra? No to postaram się, zobaczymy, no to ja nic nie mogę tu obiecać, no to przepraszam bardzo. No dobra. No co tu innego? Dobra, to zadzwoń pan, jak będziesz gotowy, dobra? A silnik on zdrowy ma? Jak on zdrowy. Taki tam miał? Pan nie testuj! Bo się koła urwą. No zobaczę, jak skręcają koła. Tak powinny skręcać? No nie wiem, no. O, spojrz teraz na prawo. Dobrze skręcają? Źle. Dobra, pan zrobić, dobra. To teraz tak, bo jeszcze podejdzie tu. Chcę zrobić na opak. Spojrz na tylnie koło. No. Zresztą piasta do wymiany na bank. No dobra, no. To pan zrobi po swojemu. I to mi się podoba, no. Trzeba było do rozumu przygadać. Dobra. Numer. To... Czekaj, zapiszę. No to pan pisze. Który to był numer do pana? To ja panu sygnał puścię, no. Puści. Joś. To pan pod ten zadzwoni. Ursus 30. Co tu wpisać, żeby nie wiedział? Teraz mogę wpisać. Wpisz pan urwane koło! Trzeba zespawać! Nie, bo to takie to duże. Robota dla Kazika z browarem, dobra. O Jezu, no wpisał, no dobra. Panie, odezwij się pan, dobra? No, pewnie. No to do widzenia. Do widzenia. No kurczę, no szkoda, że tak długo widzowie, no ale... No jako tako, no już wiecie. Dobra, my się ogarniemy w tym czasie. Te belki ja tu pozostawiam. Żeby gdzie już, kurczę, bo on... Albo Jarek, żeby nie przyszli. Dobra, ja to cyk... Ach, kurde blade. Teraz się muszę nasiłować, mnie tu... na zastawiał. Ach, kurde. Najwyżej powiem, że mi się sterta przewaluła. Dobra. I teraz to. I Jośka. Tu jakoś zastawię, wiecie, chociaż. Prowizorycznie. Dobra, teraz to. Kurcie, dobra. Dobra. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Dobra. I napchnąć. Siup. O, dobra, może być. Nie będzie widać prawie. Dobra. Już prawie ukryte. Cześć. Cześć. No. O, bele się obaliły. No się przewróciły. Nie, jest wszystko okej. Okay. Dzieju. Nie, one tak nie, mają być. No. Opa! Mają tak no. być, Dziejuś, wiesz? Opa! Dziejuś, mają... Mają być tak, Dziejuś! Opa! Leci, opa! Słyszysz? To i teraz te... Dziejuś! Co? Opa! Dobra, co tam, Dziejuś, chciałeś tam coś przynieść ci?
No, tak chciałem ten, czy na herbatkę, czy coś może jednak pomóc. A co ty koło takie krzywdy? Nie, nie, wszystko ten! Nie, Dziejuś, nie! O, skrzywiło się, nie. To trzeba do mechanika. O, Matko Boska, co tu się stanęło, panie Nikolaj? Mamma mia. Oku drugie nie lepsze, tej. Gdzie Janina krawężnik zaliczyła? Gdzie Janina zaliczyła krawężnik? No pani Janino. No trochę rozerwało, no. No krawężnik nie mały był, co? Tu no. Ani jeden. Gdzie kolizja była, pani Janino? Co się wydarzyło? To się nie będę śmiał chyba, co? To ja się nie będę śmiał, no przecież.